Dzień dobry, ja się nazywam Piotr Kasiński i zajmuję się zawodowo i hobbystycznie komiksem. Na co dzień pracuję w EC1 w Łodzi, w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Jestem też dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, a popołudniami, nocami piszę scenariusze komiksowe. I właśnie o tych scenariuszach komiksowych, o tym, jak je pisać, od czego zacząć, na co zwracać uwagę, dzisiaj Wam opowiem. Zacznę może od tego, że mamy bardzo dużo na naszym krajowym rynku, bardzo dużo różnych komiksów, różnych form, różnych treści komiksowych. I chyba najbardziej znanymi komiksami, jakie są u nas wydawane i najbardziej poczytnymi, są komiksy amerykańskie. Klasyczny przykład, Batman z DC Comics, ale mamy też całą masę komiksów marvelowskich i z innych, prawda, wydawnictw amerykańskich. Komiksy mogą być bardzo różne, tak? Tu mamy ogromną, wielką cegłę napisaną przez Alana Moore'a, komiks prosto z piekła, w którym scenarzysta stara się rozprawić z mitem i z prawdą na temat Kuby Rozpruwacza. Wielkie, grube tomisko. Są też komiksy bardzo małe. Tu mamy przykład malutkiego komiksu narysowanego i wymyślonego przez Phila Wiśniowskiego, bardzo sympatycznego i bardzo fajnego twórcę komiksowego. Ale też mamy na przykład komiks traktujący o sztuce, komiks biograficzny, świetna lektura na temat Tamary Łempickiej, polskiej malarki, której obrazy są w tej chwili chyba najbardziej sprzedającymi się i najdrożej, prawda, pracami. Warto też wiedzieć, że nie tylko mamy scenarzystów komiksowych, którzy się zajmują samym komiksem, ale też po historie obrazkowe sięgają bardzo znani twórcy, tacy jak Federico Fellini, klasyk światowego kina. Na pewno wiele Wam mówi Quentin Tarantino, prawda, który też napisał kilka scenariuszy komiksowych. I na pewno znacie takiego pana, który się nazywa Keanu Reeves, którego znamy i z gier komputerowych w tej chwili, ale przede wszystkim z bardzo wielu ról filmowych, i ten człowiek również postanowił pisać scenariusze do komiksów na platformie Kickstarter. Zebrał na to $1,5 miliona. Warto też wiedzieć, że tu u nas na naszym krajowym polu też mamy kilka, czy wręcz kilkanaście znanych nazwisk, jeśli chodzi o pisanie scenariuszy. Chyba takim najbardziej znanym twórcą jest Rafał Skarżycki, który jest ojcem wspólnie z Tomkiem Leśniakiem słynnej serii Jesz Jerzy. Również to komiks i cała ta seria trafiła do filmu fabularnego. Wielką karierę na rynku frankofońskim zrobiła Marzena Sowa, która stworzyła postać Marzi. Jest to od razu przykład tego, jak bardzo proste pomysły mogą się przekuć na to, powstaje potem bardzo ciekawy i fajny komiks. Marzena Sowa wyemigrowała do Francji z Polski. Jest to osobą, która wychowywała się w czasach PRL-u i postanowiła właśnie o tej swoim dzieciństwie opowiedzieć francuskiej publiczności. Znalazła rysownika Sylwiana Savoie i razem stworzyli komiks, który był wielkim hitem na rynku frankofońskim, a jakby pomysł na samą fabułę był dosyć prosty. Tak? Opowiadam o tym, co przydarzyło mi się w moich dziecinnych latach. A ostatnio bardzo dużo na polu scenariuszy komiksowych robi Maciek Kur, który między innymi jest scenarzystą nowych przygód Kajka i Kokosza. Znacie też na pewno serial komiksowy animowany na podstawie Kajka i Kokosza, który teraz się pojawił. I tam też Maciek Kur razem ze wspomnianym Rafałem Skarżyckim bardzo dużo zrobili. Przejdźmy do tego, jakby wiedząc o tym, że właściwie za każdym komiksem stoi scenarzysta, czy jest on jednocześnie rysownikiem, czy jest osobnym twórcą, bez scenariusza trudno stworzyć komiks. Chyba najczęściej powtarzające się pytanie, które kierowane jest do scenarzystów, to jest: skąd się biorą pomysły? Skąd brać pomysły na komiksy? Więc w zasadzie odpowiedź jest jedna i prosta, mianowicie z głowy. Tak, po to mamy tutaj nasz umysł, nasz mózg, żeby w
współpracować z nimi, coś razem z tym naszym mózgiem kreować. Oczywiście inspiracji do tego, żeby tworzyć komiks jest bardzo dużo, tak? Z otaczającej nas rzeczywistości, z rozmów z ludźmi, z lektur, które czytamy. Jakby inspirować się możemy bardzo różnymi rzeczami, tak? Z naszych pasji, zainteresowań. Wystarczy czasami zobaczyć dwie biegnące wiewiórki w parku, tak? I już możemy mieć z tego jakiś pomysł na krótki pasek komiksowy, żartobliwy, jakąś sympatyczną puentą. I no przede wszystkim też nie należy się bać, tak? Nie należy się bać żadnych pomysłów. Wszystkie pomysły należy notować, należy zapisywać, wracać do nich, odrzucać. To jest bardzo istotne. Pracować nad scenariuszami można w bardzo różny sposób. Oczywiście tych sposobów też nie jest zbyt dużo. To też zależy od tego, jakich mamy rysowników do współpracy, jak oni pracują. Ale w zasadzie mamy dwie, może trzy takie najważniejsze metody pracy nad scenariuszem. Pierwsza metoda to jest taka, którą stosuje kilku nawet moich kolegów. Mianowicie piszą zwykłe, krótkie opowiadanie i przekazują je rysownikowi. Nie stawiają rysownika przed żadnym jakby faktem takim dokonanym, typu podział plansz, kadrowanie i tak dalej, układ teł i tego wszystkiego, tylko po prostu mają jakąś fajną historię do opowiedzenia, piszą krótkie bądź długie opowiadanie, no zależy jak długi ma być to potem komiks, i oddają pole do popisu rysownikowi. To jest jedna z metod. Druga to jest taka, którą ja najczęściej stosuję, czyli przygotowuję taki typowy, klasyczny scenariusz, gdzie jest podział na plansze, na kadry, gdzie są dokładnie opisana zawartość tych kadrów, tak? Bohaterowie stoją z prawej, z lewej, z tyłu są budynki, drzewa, jest noc, jest dzień, prawda? Wszystko dokładnie opisuję. Czasami też rysuję, tak? Na kartce, jak ja widzę taką planszę, jak widzę podział na kadry i to, co się w tych kadrach dzieje. Niektórzy rysownicy tego oczekują nawet, tak? Żeby im dokładnie rozpisać, żeby wiedzieli, co mają robić. I trzecia metoda, to jest taka metoda tak zwana marvelowska, którą wprowadził Stan Lee, gdzie jest taka bardzo ścisła współpraca rysownika ze scenarzystą, gdzie oni jakby razem pracują, tak? Scenarzysta coś wymyśla, opowiada to rysownikowi, rysownik to szkicuje, potem znowu scenarzysta wraca, pokazuje, gdzie będą dialogi, co poprawić, więc to jest taka bardzo ścisła współpraca scenarzysty z rysownikiem. I teraz tak, jak ta praca nad scenariuszem w moim przypadku wygląda? Rozrysowuję bardzo wstępnie, ponieważ nie potrafię rysować, bo gdybym potrafił, to pewnie bym sam te komiksy robił, ale ponieważ nie potrafię rysować, więc sobie robię taki bardzo prosty szkic. Używam tak zwanych ludzi patyczaków do tego, żeby sobie poustawiać tych bohaterów w kadrach, i potem jakby robię to, co sobie narysowałem, dokładnie opisuję kadr po kadrze w programie, tak, do edytowania tekstu. W pierwszym kadrze będzie, prawda, dzieje się to w dzień, jesteśmy w parku, stoją drzewa, na ławce siedzi starszy pan, obok biegnie ktoś z psem, prawda, wszystko to, i ten biegnący pies jest z prawej, pan go goni, jest z lewej strony kadru. Dokładnie to wszystko muszę opisać, tak, żeby rysownik wiedział, co dokładnie ma rysować. Pracując nad tymi kadrami, albo już mam gotowe dialogi, bo na przykład wcześniej je sobie wymyśliłem, albo te dialogi dopisuję już po narysowaniu i po napisaniu wszystkich, prawda, tekstów opisujących kadry, tak? Bo dialogi to nad dialogami w sumie najdłużej się chyba pracuje, bo komiks jest bardzo wymagającym medium co do tego, ile ma być treści i tekstu w dymkach, więc to jest bardzo, bardzo żmudna praca, żeby te dialogi nie były za długie, bo komiksy jakby nie mogą być przegadane, nie można w nich zbyt wielu tekstu zawierać. Więcej powinno być jednak tych rzeczy narysowanych. I jeszcze jedna rzecz jest ważna, mianowicie, to wszystko zależy od tego oczywiście, o czym ma być komiks, ale często jest potrzebna dokumentacja fotograficzna do tego, żeby pokazać twórcy, tak, co ma narysować, tak? Jeżeli chcemy, żeby to był, prawda, jakiś konkretny model samochodu, no to wyszukujemy ten jakiś model samochodu. Jeżeli to ma być konkretny budynek z Radomska, no to szukamy w internecie budynku z Radomska i załączamy do scenariusza.
Bardzo często się zdarza, że jak już ktoś jest może nie wziętym scenarzystą, ale jakoś tam rozpoznawalnym, czy ma za sobą trochę różnych wykonanych prac, to pojawiają się zlecenia. No, bardzo przyjemna sytuacja, bo zazwyczaj wiążą się z tym jakieś gratyfikacje, prawda, zwłaszcza finansowe, więc zlecenia na napisanie scenariuszy do komiksów są bardzo przyjemne i mnie się też takie trafiają. I teraz właśnie na przykładzie takiego zlecenia dla pewnej firmy opowiem Wam, jakie nad takim scenariuszem pracuję. Otóż zleceniodawca przysyła nam brief i my sobie go czytamy i nagle się okazuje, że połowy z tych rzeczy to nie do końca rozumiemy, co tam ma być w tym komiksie. No bo tam jest na przykład jakiś język techniczny, jakieś dziwne urządzenia i na przykład ten komiks, o którym Wam teraz opowiadam, miał dotyczyć elektrociepłowni, która, prawda, jest ekologiczna i tam sobie oczyszcza spaliny, które wylatują z komina. Więc ja myślę, jak jeżeli jest filtr na kominie, to znaczy, że taki filtr właśnie tego dymu, tak, spalin, no to on pewnie gdzieś tam jest na samym czubku, na kominie się go montuje, żeby tam zamiast takiego czarnego, strasznego dymu wydobywał się taki bardziej biały. No i szukam informacji o tym, jak wyglądają filtry, prawda, w elektrociepłowni do komina. I okazuje się, że to są wielkie instalacje, które się buduje na ziemi, obok tych kominów, obok, prawda, całej elektrociepłowni i że zupełnie moje wyobrażenia dotychczasowe były błędne. Więc taki research, takie poszukiwanie tych informacji jest bardzo istotne, tak, żebyśmy narysowali, żeby ten rysownik narysował to, co rzeczywiście jest prawdziwe. I teraz tak, co jest, myślę, takie najważniejsze, najbardziej niezbędne sprawy, rady, które wiążą się z pracą nad komiksami. Trzeba bardzo dużo czytać. Książek i komiksów. Najpierw czytamy ten komiks, połykamy jakby jego fabułę, to co się w nim dzieje, a potem go patrzymy na niego pod trochę innym kątem. Patrzymy, jakie są pokadrowane plansze, jak pokazywany jest ruch w komiksie. Jakby rozbieramy go na kawałki i staramy się popatrzeć okiem właśnie scenarzysty czy rysownika na to, jak on te wszystkie rzeczy, o których opowiada, jak on to przedstawia. Więc raz, że czytamy, a dwa, że staramy się ten komiks przejrzeć i rozebrać go na części, żeby wiedzieć, jak robią to fachowcy, jak robią to najlepsi. I to są bardzo dobre lekcje, jeśli chodzi o naukę pisania scenariuszy. Trzeba pamiętać jeszcze o tym, że komiksy nie mogą być przegadane, tak? Zdarzają się oczywiście komiksy, gdzie jest trochę więcej tekstu niż moglibyśmy tego oczekiwać, ale 90% komiksów to są komiksy, gdzie tego tekstu jest tyle, ile trzeba, więc bardzo warto zwracać na to uwagę, żeby nie przegadywać komiksów, nie robić zbyt wielu treści w dymkach. I co ważne, też nie opisywać w dymkach tego, co widać na rysunkach. Tak? Bardzo często początkujący, czy scenarzyści, czy rysownicy popełniają ten błąd, że to, co mają narysowane, jednocześnie gdzieś tam w dymkach narracyjnych opisują, prawda, to samo, że na przykład, nie wiem, mamy narysowanego pana siedzącego na pomoście z wędką, a w dymku na górze jest napisane narracyjnym, że Stefan poszedł na ryby, prawda, i bardzo długo tam siedział i nie mógł nic złapać. Więc już nie piszemy tego, że on poszedł na ryby, bo na rysunku widać, że on siedzi na pomoście z wędką, tak, więc siłą rzeczy czytelnik też, pamiętajmy o tym, że czytelnik też jest, powinien być rozgarniętą osobą i się domyśli, że ten Stefan jest na rybach. Trzeba szukać rysowników do współpracy, tak, jeżeli sami nie potrafimy rysować, to szukamy rysowników. Bardzo pomocne są teraz media społecznościowe, chociażby na Facebooku są fanpage, szukam ilustratora, szukam scenarzysty komiksowego i tak dalej, gdzie można znaleźć ludzi do współpracy, oczywiście imprezy komiksowe. Nie należy się oczywiście bać tego, że coś wymyśliliśmy, chcemy się tym podzielić. Wiadomo, że potem wszystko, jakby życie weryfikuje nasze pomysły, ale przede wszystkim trzeba, jeżeli mamy ochotę te scenariusze pisać, to trzeba to robić. No i oczywiście wielką frajdę sprawiają publikacje, czyli jeżeli już mamy nasz pomysł na scenariusz, mamy go napisanego i wydaje nam się, że to jest coś fajnego, to za wszelką cenę dążymy do tego, żeby to opublikować, żeby to pokazać. Tak? Są fanziny, jest internet przede wszystkim, tak? gdzie zawsze na początku można po prostu publikować w internecie nasze czy paski komiksowe, czy coś większego trochę. Natomiast szukać fanzinów, szukać konkursów komiksowych, tak, których jest też sporo i tam wysyłać swoje prace. Wiemy, patrząc chociażby na to, co się dzieje w
kinie, tak, czy w literaturze, no, ludzie nie boją się żadnych pomysłów, tak? Jeżeli ktoś sobie wymyślił, że zrobi film pod tytułem Matrix, no to go zrobił, tak? Wprowadził tam bardzo wiele nowych rozwiązań i treści, i sposobu pokazywania różnych rzeczy, więc dlaczego my nie mamy wymyślić komiksu takiego, którego jeszcze nikt nie zrobił, albo na przykład na temat, który już gdzieś tam funkcjonował, ale pokazany w zupełnie inny sposób. I to są takie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o start w zabawę, w pisanie scenariuszy komiksowych, w zabawę, która potem może się stać no, nawet naszą profesją czy sposobem na życie. Na koniec chciałem Wam pokazać dwie książki, które mogą być trochę pomocne, ale to jest jej pierwsza część, to jest książka Zrób sobie komiks, którą ja zrobiłem wspólnie z Robertem Trojanowskim. Jest też druga część Zrób sobie komiks, zostań superbohaterem i tam jest też sporo informacji o tym, jak zabrać się do pisania scenariuszy, ale przede wszystkim jest też sporo informacji, sporo takich zadań związanych już z tworzeniem komiksu. Myślę, że mimo, że te książki są skierowane do publiczności takiej, nie wiem, 8-12 lat, to jednak każdy, kto chce zacząć pracę z komiksem i chce się czegoś więcej dowiedzieć oprócz takiej wiedzy jakiejś takiej no, powszechnej, to może w tych książkach sporo rzeczy znaleźć. Także bardzo Wam dziękuję, życzę powodzenia. Nie bójcie się pisać, nie bójcie się rysować, jeżeli jednocześnie potraficie rysować, to po prostu trzeba to robić, a potem zasiądziecie tutaj na moim miejscu i też będziecie opowiadali, jak to fajnie jest tworzyć scenariusze komiksowe. Bardzo dziękuję.